witajcie tutaj Puffy. Jak wiecie, ja zazwyczaj nie proszę o lajki, no ale nastał ten moment, no bo zauważyłem, że po prostu oglądacie filmy, ale tych łapek nie zostawiacie, przez co ja też trochę mniej wiem, co wam się podoba. Dlatego jeśli zobaczysz film, uznasz, że jest fajny, no to zostaw tą łapkę w górę, ja będę niezmiernie wdzięczny, no i będę wiedział, jakie filmy robić, żeby wam się podobały. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a teraz bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Mrożący krew w żyłach klip został opublikowany na TikToku przez użytkownika o nazwie Smug Papi, a na nim widać dwie osoby siedzące i wyjaśniające coś dotyczącego potencjalnych postaci cieni w ich domu. Mężczyzna mówi, że tego samego dnia zobaczył postać cienia wyglądającą zza drzwi. Wygląda na to, że historia się powtarza, ponieważ kilkadziesiąt sekund później na filmie dzieje się coś absolutnie przerażającego, co zaszokowało widzów. What we decided to do in an effort to prove that in an effort to prove that these are real, I've made Kaylee sit. Thanks. Sit really close, and she's gonna grab the camera as soon as we see one. And I'm pretty sure the screen's pretty hard to see from here, to be fair. But we've tried to push it back to get the best view. Just try and grab it the best you can. Yeah, go. Quick. Anything? Nope. Nothing. Show everywhere? Well, there's nowhere really to show. No, there's nowhere to show. This is flat against the wood. Yeah. Okay. Przez cały film widać przerażające postacie cieni, które wyglądają zza drzwi, obserwują kamerę, a potem znikają na kilka sekund. Nie wydaje się to bardzo wpływać na te dwie osoby, prawie jakby były przyzwyczajone do tego, że dzieje się to cały czas. W okolicy minuty dziewczyna chwyta kamerę, gdy postacie cienia znów wyglądają zza drzwi, ale gdy dochodzi do drzwi, ich już tam nie ma. Myślisz, że co się tutaj dzieje? Ze względu na niewielki kontekst, trudno jest powiedzieć na pewno, co tu się dzieje, ale na podstawie reakcji widzów, większość osób wydaje się wierzyć, że te postacie cieni są prawdziwe. Jak wiecie, nie reklamuję zbyt wielu rzeczy. Ba, nawet większość po prostu odmawiam, jeśli widzę, że coś takiego się nie spodoba ani mi, ani wam. Ale dzisiaj mam przyjemność pokazać wam mega fajne produkty. Najbardziej spodobała mi się ta mini drukarka zwana uroczo drukusiem. Możecie na niej drukować co tylko chcecie dzięki temu, że łączy się łatwo z telefonem. Może to być zdjęcie, liścik, a nawet fejkowy mandat, jeśli chcecie oczywiście zrobić żart znajomym. Mega polecam, bo to jest świetna zabawa, ale mam jeszcze wam do pokazania coś jeszcze, a mianowicie ultramocny laser. I to taki, który serio przebije balony, rozpali zapałkę, no i ma zasięg do 40 km. Więc jeśli lubicie takie gadżety, to zapraszam was do zapoznania się z ofertą w opisie. Serio, wydaje mi się być to idealnym prezentem dla kogoś lub nawet dla samego siebie. Link w opisie. Wyjątkowo niepokojący filmik został opublikowany na popularnym subreddicie, który specjalizuje się w publikowaniu filmów z naprawdę dziwnymi rzeczami uchwyconymi na kamerze. Film został zarejestrowany przez kamerę monitoringu w środku nocy i pokazuje podstawę używaną do tymczasowego ogrodzenia na zewnątrz. Przez krótki czas wszystko wydaje się być w porządku, no ale chwilę później dzieje się coś dziwnego. Nagle można zobaczyć, jak ogrodzenie jest odciągane, obracane przez niewidzialną siłę. Ten filmik sprawił, że wielu komentatorów jest całkowicie zdezorientowanych. No i nie wiadomo, co dokładnie stało się na tym nagraniu. Nie widać żadnych widocznych nici, ale może one są po prostu cienkie, więc kamera ich nie widzi. Niektórzy zwrócili uwagę, że widzą parę rąk chwytających obiekt, no ale jest to naprawdę trudno dostrzec. Oczywiście istnieje też znacznie bardziej złowieszcza teoria mówiąca, że była to robota paranormalnej istoty. Co myślisz? Koniecznie daj znać w komentarzu.
miasto na wschód od centrum San Diego. Zamieszkałe jest przez ponad 100 tysięcy osób. Nacisk kładziony jest na słowo ludzie, ponieważ ten przerażający filmik opublikowany przez użytkownika Explorius zdaje się sugerować, że miasto może być domem dla innych form życia. Filmik na początku wydaje się być normalny. Widzimy zachmurzone niebo w El Cajon. Jednak sytuacja nabiera znacznie bardziej złowrogiego charakteru, gdy te trzy tajemnicze trójkątne kształty pojawiają się na niebie. Niestety z powodu odległości tych trójkątnych obiektów od osoby nagrywającej nie możemy uzyskać dobrego i wyraźnego widoku. Ale zdecydowanie wygląda to dość dziwnie, delikatnie mówiąc. Sposób, w jaki poruszają się w synchronizacji ze sobą, jest również dość osobliwy, co sprawia, że wielu widzów jest całkowicie zdezorientowanych. Czy uważasz, że to autentyczne nagranie z obserwacji UFO? Czy może istnieje inne, całkowicie naturalne wyjaśnienie? Niektórzy argumentują, że te obiekty to po prostu ptaki, więc daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Oczywiście nasze domy powinny być miejscem, gdzie czujemy się bardzo komfortowo i bezpiecznie, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu prywatnym. Niestety nie każdy ma takie szczęście, żeby móc nazywać swój dom bezpiecznym miejscem, jak na przykład autorka tego filmiku na TikToku. Karlin nagrała ten film telefonem, przechodząc po swoim domu po tym, jak usłyszała coś dziwnego. Mówi, że przez jakiś czas słyszała hałasy i czuła się bardzo źle przez kilka dni. Dopiero tego dnia postanowiła nagrać, co się dzieje, aby zobaczyć, czy udało jej się uchwycić te dźwięki na kamerze. W pewnym momencie na filmie postanowiła zejść na dół, jednak po dotarciu do schodów dzieje się coś absolutnie przerażającego, co na pewno wywoła dreszczyk emocji. Y la verdad que no sé. Ay, la concha, con olor a garbón. Sora. Sora, subí. Ay, no, qué santo. Nera. Zauważyłeś to? Na schodach widać parę niezwykle przerażających, duchopodobnych rąk. Zdumiewająco Karlin zdobywa się na odwagę, żeby sięgnąć tą postać, zbiegając ze schodów, ale kiedy to robi, ręce znikają. To oczywiście nasuwa pytanie, co znajduje się pod schodami Karlin? Czy to jakiś przerażający stwór, który jest ekspertem w ukrywaniu się? Czy może jakiś dziwaczny duch, który nawiedza jej dom? A może to po prostu mistyfikacja? Być może nigdy się tego nie dowiemy. Lepszego niż ochłoda w basenie. Niestety nie wszyscy mogą robić to w spokoju. Niektórzy ludzie, tak jak ci na tym filmie, nie mają przestrzeganej swojej prywatności. Spójrz, co się dzieje, gdy ci ludzie zanurzają się pod wodę. Widziałeś to? Kobieta duch może być widoczna unosząca się w basenie nad ludźmi, jakby pojawiła się znikąd. Osoba, która opublikowała film, dodała podpis z cytatem: przecież nikt nie miał takich ubrań. Sprawdzaliśmy każdy film. Co to może być? Czy to naprawdę duch kobiety, który towarzyszy tej rodzinie? Czy może to jakiś dziwny trik z kamerą? A może to coś zupełnie innego? Prawdopodobnie nigdy nie poznamy odpowiedzi, ale możemy mieć nadzieję, że ta rodzina będzie mogła wrócić do spokojnego pływania. Jak wiecie, nie reklamuję zbyt wielu rzeczy. Ba, nawet większość po prostu odmawiam, jeśli widzę, że coś takiego się nie spodoba ani mi, ani wam.
ale dzisiaj mam przyjemność pokazać Wam mega fajne produkty. Najbardziej spodobała mi się ta mini drukarka zwana uroczo drukusiem. Możecie na niej drukować co tylko chcecie dzięki temu, że łączy się łatwo z telefonem. Może to być zdjęcie, liścik, a nawet fejkowy mandat, jeśli chcecie oczywiście zrobić żart znajomym. Mega polecam, bo to jest świetna zabawa, ale mam jeszcze Wam do pokazania coś jeszcze, a mianowicie ultramocny laser. I to taki, który serio przebije balony, rozpali zapałkę, no i ma zasięg do 40 km. Więc jeśli lubicie takie gadżety, to zapraszam Was do zapoznania się z ofertą w opisie. Serio, wydaje mi się być to idealnym prezentem dla kogoś lub nawet dla samego siebie. Link w opisie.